Halo, Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie słuchajcie. E, każdą osobę proszę o zostawienie łapki w górę. Dawno takiego w, w, w streamu, powiedzieć, odcinku nie było. E, dlatego prosimy Was o zostawienie łapki w górę. Bardzo mi to pomoże. E, przede wszystkim wiem, że duża część osób chciało, też ja chcę tego. E, spytać się, dlaczego dany nie masz żadnych filmów na, na kanale? Dlaczego nie ma live streamów żadnych? Dlaczego to tam, to i siamto i To Słuchajcie, już Wam e, chcę to wszystko wytłumaczyć. I przejdźmy może do samego sedna, czyli już nie będę gadał o lajkach, o subach, bo to wiecie jak to jest Każdy co chce to zostawi komentarz miły też zalecany, także słuchajcie. Na samym wstępie powiem wam mniej więcej co się zadziało, czemu takie moje decyzje i tak dalej. Dostałem dwa strajki jeden dostałem dokładnie 10 września za tematykę filmu Zakład suce kopa to był urywek z moich live'ów i z mojego odcinka, który doft dla mnie zmontował. Było to dokładnie 20 sekund filmu, czyli sam wstęp, gdzie to było dokładnie 10 września, gdzie ten film wyszedł i dostał od razu strajka przez osobę, która to po prostu nagrała kopa nagrała to No i po prostu my Montując ten film, nie wzięliśmy tego pod uwagę Żeby dać do opisu również Osobę, osobę która, która po prostu Tę tą muzykę dała Zapomnieliśmy po, po prostu o tym To jest pierwszy strike W żaden, żaden sposób Nie mówię, że on nie jest Nałożony źle, bo jest dobrze Nałożony, nie dziwię się wcale Bo gdyby ktoś wykorzystywał Moją muzykę bez moich praw no to też bym, też bym najprawdopodobniej ściągnął mu ten film. Drugie ostrzeżenie jest 15 września, wygasa dwa, dwa ostrzeżenia mi, wygasają tak naprawdę 14 grudnia, także 3 miesiące takiego strajku. Kiedyś, jak się dostawało strajka, to się dostawało ban na YouTube tylko na 3 miesiące. Zakaz streamowania, a teraz, jeśli dostaniesz już dwa strajki. No to za trzecim, tak jak w moim przypadku, jeszcze jeden strike, no i mój kanał zostanie usunięty. No ale to żaden problem w sumie dla mnie, dlatego że te subskrypcje to jest tylko dla mnie licznik. I on tylko zrast, dla, dla mnie zrasta tak naprawdę Chociaż fajnie by było dobić do tych stuka i mieć jakąś pamiątkę dla moich dzieci Kiedyś może jak się zdarzy Ale przechodzę do samego sedna, bo zawsze kanał można drugi założyć Czy też przejść na Twitcha, żeby sobie postreamować, czy cokolwiek Dlatego to jest żaden problem Bo zawsze byłem zdania, że robię to, to co lubię I... No, i tyle, nie? Przy pierwszym ostrzeżeniu tak naprawdę nic się dużego nie zadziało. Przy drugim ostrzeżeniu też się w sumie nic nie zadziało. Oprócz tego, że tam zarabianie mi wyłączyli na 3 miesiące. No to mówię pal licho. Później po kontakcie z YouTube'em dowiedziałem się, że jeszcze jedno takie ostrzeżenie. No i usuną mi tak naprawdę cały kanał. To już troszeczkę się zacząłem. No, obstrane były. Dlatego postanowiłem usunąć wszystkie filmy, odświeżyć też tym. Tym samym kanał cały, żeby te filmy wychodziły do Was coraz lepsze. Teraz dałem sobie takie słowo i będą wychodziły coraz lepsze, dlatego że zamierzam dwa filmy w ciągu tygodnia, może raz w ciągu tygodnia, wypuszczać takie produkcje, aby przede wszystkim te filmy były 20-minutowe, chociaż, żeby każdy mógł sobie wrócić do tego filmu, zobaczyć sobie, zjeść sobie przy nim obiad, śniadanie, kolacy, cokolwiek, żeby to się fajnie oglądało. Oczywiście wszystkie słowa niecenzuralne będą pipkowane. Niestety, co bardzo właśnie lubiłem oglądać u innych twórców czy też u siebie, jak, jak jest Rage i to jest takie naturalne, że nie musisz tego kontrolować, ale niestety teraz żyjemy w takich czasach, ten 2020 rok już chyba gorszy nie może być, że trzeba wszystko pilnować się, to co się mówi. Oczywiście na livestreamach tego nie ma, dlatego że livestreamy są teraz ciągle usuwane, przynajmniej u mnie, także teraz... Jak już usunąłem te ponad 700 filmów, prawie 800, no to postanowiłem usuwać już te live streamy, no bo w sumie jak nie mam filmów, czyli tak naprawdę nikt nie może mi zarzucić coś, yy, dlaczego by mogli mi usunąć ten kanał, to w sumie live streamy tak samo zacząłem usuwać. No i jeśli już wszystko usunę, no to tak naprawdę nikt nie będzie miał podstaw, żeby zgłosić mnie i żeby mój kanał dostał już trzeciego strajka. Ale zaczynając od. No, no, to jak mówię, pierwszy strajk był 10 września, dostałem go za, za te. za <trym wziął> kopa. Drugi strajk był 15 września. On był zrobiony. W, znaczy, film jest ze stycznia, co jest też dosyć śmieszną sytuacją. I film był. jest na moim wizerunku, tak naprawdę, dlatego, że film jest z moją twarzą. To jest wycinka z mojego livestreama. Wszystko jest moje, dlatego będzie najprawdopodobniej spór rozstrzygany w sprawie sądowej. Jeśli chodzi o to, no bo jeśli napisałem do YouTube'a, do YouTube'a do partnerstwa napisałem i w sumie napisałem do tego gościa, że jeśli nie będzie chciał polubownie tego załatwić, że ja zdejmuję film, a on na przykład usuwa nałożonego mi strajka na to, czyli się od tego da mi się odwołać, no to wtedy nie będę musiał tego w sądownie załatwiać, bo teraz jest tak, że jeśli YouTube, bo to Bot weryfikuje, a jeśli ja się od tego odwołam i on będzie przy tym samym stał, że to jest na przykład jego filmik, jego wizerunek i tak dalej, no to niestety, ale sprawa będzie musiała trafić do sądu, ale to już wtedy. YouTube z tego co wiem Ponosi do o odpowiedzialności karnej Na takiej zasadzie z tego co tam czytałem No ale to jest też żaden problem Jeśli chodzi o filmy Wszystkie filmy zostały usunięte Nie, nie przywróci już się żaden I co? Mi się wydaje, że to jest krok Ku lepszości, tak mogę to nazwać, bo potrzebowałem może też takiego kopa troszeczkę od youtuba, żeby pojeździć Dany, Robiłeś przez 5 lat takie gówno. Zbierałeś prawie 50 literek, 50 tysięcy literek, które ciebie subskrybuje. Weź się w garść i. Zacznij coś dobrego robić. No, i postanowiłem sobie, że będę teraz robił bardzo dobre produkcje. Nie będę. Wy... bo wcześniej to było tak. Film to film, nie? Robiłem to, co lubiałem. Tam od tysiąca słów tak naprawdę nic się nie zmieniło u mnie. Bo jaki jestem, taki jestem. Dalej, tak samo filmy, jak jakościowo są, takie są bo nigdy nie brałem tego pod uwagę. Zawsze robiłem to co, to co lubię. No i a teraz już będę się starał robić to, bo wiem, że jest was już taka duża duże grono po prostu. Dlatego będę się starał już to lepiej robić, tak mi się wydaje. No i też trzymajcie mnie za to, że jak będzie jakiś słaby film, napiszcie mi w komentarzu, no dany, ale ty ch... film zrobiłeś no i wiecie, zróbcie mnie tam i już będzie dobrze, mi się wydaje, także no, może być tylko lepiej, live streamy będą wtedy, kiedy będzie jakikolwiek serwer. Nie chcę odpalać streama takie bezpośrednio z jakiejś gry, bo mi się wydaje, że to nie ma sensu. Czekamy na jakiś serwer. No i co? Trzymajcie się, no i do zobaczenia, pa-pa!